Joe Frajerzy z Podbramki, wszyscy, którzy, powtarzam, wszyscy, którzy uwierzyli kiedykolwiek, w cokolwiek, obeszczanemu mitomanowi, są frajerami z Podbramki, tak jak on sam jest frajerem z Podbramki i robi to tylko dla wyświetleń, dla fejmu, dla po prostu z powodu choroby psychicznej, bo sam nie ma prawa jazdy i nie umie nawet jeździć na hulajnodze i rowerze. Także tak to wygląda, moi drodzy. Mówił, że mam dożywotni zakaz wstępu do elektrociepłowni Białystok. Jak próbowałem się dowiedzieć, skąd o tym wie, to kłamał, że rozmawiał z dyrektorem elektrociepłowni, panem Schroederem. Tylko że pan Schroeder nie żyje, więc nie mógł z nim rozmawiać, chyba że w jakiś magiczny sposób w zaświatach. Ale wiecie, ludzie chorzy psychicznie tak już mają, że mylą im się urojenia z rzeczywistością, nie odróżniają choroby psychicznej w swojej głowie od tego, co jest naprawdę, co jest realne i rzeczywiste. I często tak mają, że całe swoje życie poświęcają właśnie na tego typu brednie po prostu, zamiast żyć sami swoim życiem, samodzielnie, tworzyć coś, cieszyć się, to stalkują, hejtują innych ze zazdrości, z kompleksów, dlatego że są po prostu życiowymi nieudacznikami i życiowymi przegrywami. I tak to wygląda, no. Moi drodzy, niestety.